Witajcie ludzie przy filmie rozpoczynającym turniej. Mam tutaj wszystkie postacie zapisane i wszystkie osoby, które się zgłosiły. No więc, 54 osoby. Będę tą grę ogólnie, tą rozgrywkę, ten turniej prowadził przez stronę Challenge. I zaczynamy, za chwilę wam to wytłumaczę jak to będzie wyglądało. Najpierw tutaj musimy wylosować. Będziemy losowali postacie, chwila. Dajmy, no jeszcze raz. I proszę, teraz wszystkie są postacie przypadkowo, trochę bardziej wylosowane. Przelosowane i teraz możemy wejść tutaj. To był chyba tak? No proszę, jesteśmy teraz przy rundach. Tutaj są wszystkie rundy napisane. Okej, okay, teraz możecie tutaj zobaczyć, kto będzie z kim walczył, ale nie będę pokazywał tego na filmie, bo link do tej strony macie w opisie, będziecie mogli sprawdzić, kto z kim gra i kto będzie z kim walczył. I będę to zawsze aktualizował tutaj, żebyście wiedzieli. Chyba że nie chcecie się spoilerować, kiedy na przykład turniej się już skończy, a wy będziecie chcieli to obejrzeć jakieś parę miesięcy po zakończeniu, to nie radzę tutaj zaglądać do opisu, bo wtedy zobaczycie, kto wygra. No ale dobrze. Mm, powiedziałbym, że. Widzicie tutaj, że niektóre postacie, niektórzy. niektórzy nie mają przeciwnika. To się będzie wyglądało tak, że ten, kto wygra tą rundę, będzie walczył z tym. Ci dwaj, co wygrają te dwie rundy, będą tutaj ze sobą walczeli. Runda pierwsza i runda druga są w sumie no kwalifikacjami. Nazwijmy to kla kwalifikacjami, będą to kwalifikacje. Runda trzecia będzie taką no to będzie taki hmm... to będzie runda trzecia po prostu, ale runda czwarta będzie ćwierć finałem. To będzie półfinał, a tutaj finał. No jeszcze walka o brązowy mecz. Możecie tutaj wszystko zobaczyć, jak to sobie będzie wyglądało. Mamy 54 graczy, więc będzie pewnie 54, będą pewnie 54 rundy. 53 54. No chyba tak to będzie wyglądało. No dobrze, ja się cieszę na to, na ten turniej. Zobaczymy, kto wygra. Jestem ciekaw. Mam wiele faworytów, jeżeli chodzi o postacie. Jest wiele postaci, które miałem nadzieję, że będą i są, chociaż wiele postaci jeszcze brakuje. Szkoda, że nie wszystkie postaci zostały wybrane, które chciałem, ale no dobrze. Mm, nie powiem wam, kogo faworyzuję. Zobaczymy, kto wygra. No dobrze, więc powiedziałbym, że tym zaczynamy turniej. Jeżeli chodzi o link, macie w opisu do tej, w opisie do tej strony będziecie mogli to obserwować, jak już powiedziałem, i... jeżeli chodzi o pierwszy film, to nie wiem kiedy się pojawi, bo musiałbym nagrać najpierw filmy na zapas, bo chcę ten turniej nagrać na zapas, żeby codziennie był jeden odcinek. A nie wiem jak będę miał teraz czas, więc albo w tym tygodniu, albo w następnym się zacznie, najpóźniej w następny poniedziałek się zacznie. Albo powiedzmy... hmm. Turniej zacznie się albo w piątek, albo w poniedziałek, to będzie już na pewno, ale możliwe, że zacznie się już wcześniej. Jakoś w tym tygodniu. Do piątku. W piątek to być może jest większa szansa, a w poniedziałek jest największa szansa. W, piątek, w poniedziałek następnego tygodnia jest szansa, że to będzie na 100% pierwszy odcinek. To jest ostatni dzień, kiedy może się to pierwszy odcinek pojawić. No to powiedziałbym tak. Życzę wam wszystkim szczęścia, zobaczymy jak to zostanie rozegrane. Życzę szczęścia i powodzenia. Na razie. Cześć. Wybaczcie, ludzie, jedną rzecz musiałem zmienić, mianowicie tutaj przy siódmej walce Karol Kolonek będzie walczył z Karolem Koronkiem. Dlaczego? Pojawił się błąd, a już rozpocząłem tutaj turniej to nie mogę tego za bardzo zmieniać, więc nie wiem też teraz, która postać, którą postać Karol wybrał, więc ta postać, która tutaj wybra, wygra będzie postacią Karola, powiedzmy tak, taki jeden specjalny fail, ale mimo, to jest pierwszy turniej, dlatego takie rzeczy jeszcze myślę, że mogą się zdarzyć, następnym razem postaram się bardziej na to zwracać uwagi, teraz trochę mnie to zaskoczyło, sprawdzałem tutaj widzę dwa razy Karola, no dobrze, powiedziałbym, że teraz możemy start the tournament. I od teraz zaczynają się walki. Na razie życzę szczęścia.